tak oto zaczął się nowy rok, 2018, a z nim pierwsze co zrobiłem to planowanie. Początkowo plan był prosty, jak najwięcej podróżować. Skoro tak, to od razu w styczniu zrobiłem rezerwację hotelów i lotów do Londynu, co obiecałem mojej żonie, i Barcelony, która później okazała się miastem numer 1 w Europie. Oprócz tego zrobiłem kilka efektownych obrotów różdżką podczas ucieczki z pokoju Harry'ego Pottera. Luty zacząłem od wyjazdu do brytyjskiej stolicy, gdzie zrobiłem pamiątkowe zdjęcia wszystkich najważniejszych ikon tego miasta. Zrobiłem także od A do Z najbardziej zaawansowany dotychczas projekt budowlany m.in. ścianka działowa z płytkami z cegły. W marcu zrobiłem zakup lustrzanki Canona 1300D i się zaczęło. Co to jest ogniskowa przysłona i co czas naświetlania. Dla odświeżenia umysłu zrobiłem kilka treningów do majowego biegu. Po krótkim czasie powstał pierwszy film Forest z kreatywnymi przejściami i pierwsze zabawy ze slow motion. Ale żeby nie zostawać takim totalnym amatorem, to zakupiłem statyw Camrock TE68 i pierwsze próby stabilnych ujęć u żubrów w Gołuchowie. Kwiecień rozpoczął się w Barcelonie, gdzie miałem dwa priorytety, stabilne ujęcia i wstać na wschód słońca. Na szczęście się udało. Cały czas przygotowywałem formę do zbliżającego się biegu. Zrobiłem także szybką sesję wielkanocną z Kacprem. Na końcu kwietnia szybki weekendowy wypad do Jarosławca i pierwsza zabawa z płaskim profilem obrazu. Maj. Piękna pogoda, no to przyszedł czas na ogród, który wyglądał tak. To tak a propos pięknej pogody. W międzyczasie zrobiłem szybkie szkolenie z kreatywności. Kiedy trawa na ogrodzie sobie cały czas rosła, zrobiłem jeszcze małego brother stripa do Płocka z pamiętną nocą w Signumie. Ogólnie to powstało kilka fajnych kadrów z tego wyjazdu. Ukończyłem bieg na 10 km w rekordowym czasie 56 minut 22 sekund. Wracając do ogrodu, to pod koniec maja wyglądał tak. Powstał pierwszy B-roll garden. Nie minął tydzień, a na początku czerwca zrobiłem 30 przeszkód na 6 km w survival race, z czego powstała obszerna relacja. Później całkiem przypadkiem znalazłem się w sali tortur, ale na szczęście udało się uciec w porę. Sprawdziłem formę polskich piłkarzy przed mistrzostwami świata oraz małe spotkanie z ekipą z busem przez świat. Lipiec, Ege, Nicea, Cannes, góry, morze. Zrobiłem tutaj pierwsze planowane ujęcie z użyciem histogramu, ale na efekty tej pracy trzeba jeszcze trochę poczekać. Założyłem także Instagrama. Sportowo wyznaczyłem sobie kolejny cel. Dojechać rowerem nad morze. Sierpień i najważniejsze co zrobiłem w tym roku, to spłodziłem potomka. Jak się później okazało, córeczkę. Pozostając w temacie dzieci, to udokumentowałem pierwsze poważne decyzje życiowe Kacpra. Udało mi się uczestniczyć w mega dużym wydarzeniu, koncercie Eda Sheerana na Narodowym. Ciągłe treningi rowerowe, gdzie osiągnąłem całkiem przyzwoitą prędkość. Pokonałem swój lęk wysokości w parku linowym na 13 metrach nad ziemią oraz pierwsze próby efektu bokeh. Wrzesień i zmiana kodu na 3 z przodu i mój ukochany obiektyw 50mm 1.8 STM, który dostałem w związku z tą zmianą kodu. Zabiłem kilka tysięcy zombiaków w game VR. Wznowiłem także treningi biegowe, gdyż rzuciłem sobie wyzwanie półmaratonu na przyszły rok. Październik i długo wyczekiwane schody, które zrobiłem praktycznie w tydzień. Oraz ostatni już wyjazd w tym roku do Gdańska i test obiektywu z pięknym rozmazanym tłem i to zdjęcie, które no coś w sobie ma. Udało mi się ustrzelić dyszkę na strzelnicy. Kończąc, wspomnę tylko o książkach, które udało mi się przeczytać. Taka ciekawostka, łącznie podliczyłem, że wyszło 3212 stron. Podsumowując, ten rok był bardzo pracowity i intensywny. Przeżyłem dużo pięknych chwil. Były także te ciężkie i trudne, ale dzięki temu nabrałem cennego doświadczenia. Podjąłem ważne życiowe decyzje. Nauczyłem się wiele o sobie i świecie. Do końca roku pozostało już niewiele. Zbliża się czas świąt. Czas wyłącznie dla rodziny. Czas odpoczynku, naładowania baterii na przyszły, pewnie jeszcze bardziej intensywny rok.